Urodziłem w maju, bo to jest fajny miesiąc i ty już wiem, że po 25 maja to już musi być pogoda, kurczę, no chyba, że jakiś pech, tak, w tym roku. No i miesiąc samobójstwa. Nie no, wiesz, każdy pewnie myśli, ale akurat w tym momencie nie, mogę ci powiedzieć szczerze. Ale na przykład pamiętam, że Ian Curtis z Joy Division to właśnie w maju zakończył wędrówkę po tej planecie. To wybitny zespół, który... No nie śmiem stwierdzić, że jest ponadczasowy, że ich muzyka wytrzymuje. Szczególnie, że ten, zresztą w Polsce masa zespołów wtedy korzystało, że tak powiem, z inspiracji Joy Division. Szczególnie to nas ujęło, że zespół wcześniej nazywał się Warsaw. Joy Division to właściwie był taki blockhouse oświęcimy, gdzie kobiety były zmuszane do czynów seksualnych wobec oficerstwa nazistowskiego. Czyli już taki szczyt człowieczeństwa, można powiedzieć, oczywiście od tej drugiej strony, nie? I no, widać było, że mamy do czynienia z ludźmi wrażliwymi, którzy nie śpiewamy o dupie Maryni, tam o niebieskim mydełku, tam w powidełku, czy jakichś pierdołach, nie? Tylko o rzeczach najważniejszych dla rodzaju ludzkiego, no, dla rzeczach, które były momentami zwrotnymi, nie? Oni są cały, oni dlatego też są takim momentem zwrotnym. No i to nas pociągało, a nie wiadomo, że nie jakieś kurczę rzeczy, które po sezonie ludziom z głowy wylatują, nie? Jeśli można mieć jakąkolwiek satysfakcję, wiesz, no to właśnie z tego, że ludzie na przykład mają ochotę czegoś posłuchać po latach i to jeszcze tam działa, nie? To jest bardzo przyjemne, bo inaczej było by po prostu właśnie takie miałkie, no. Telefon dzwoni do mnie. Telefon dzwoni. Mówi coś. Masz cztery nowe świadomości. Masz te nowe świadomości. Mówię to, co myślę, mówię to, co przyjdzie do głowy. Wciąż gotowy, bo nie żyję dla rzeczywistości. Żyję prosto wśród krzywości. Dzwonisz do mnie. Jeszcze w tym pięknym mieście. Nuda, nuda. Film
swoją świetną zaszłością, społeczną własnością. Artykuł w życiu Warszawy, normalnie, że punk to jest strasznie zła rzecz. Przede wszystkim trafiliśmy na frykowskie czasy, słynne lato Solidarności, lato 81, wiadomo, to się w grudniu skończyło, ale później się zaczęły takie manewry, że o psychodelię nie trzeba było się starać, ona po prostu tonami się wiła po ulicach w postaci gazu, czy też zamowców, czy też zbłąkanych manifestantów rozdzielonych na 45 pochodów rozbitych po całym mieście, na łapanki, na długie gadki z zamolami, czy też z cenzurą, no i na tułaczkę taką. To były tak samo ciekawe czasy jak te przed stanem wojennym. A początki to tam generalnie to były związane ze światowym ruchem punk. Bowiem był to ruch, który Skopa otworzył takie zmurszałe drzwiczki od możliwości występowania i robienia koncertów. To wszystko było wcześniej zarezerwowane dla takich grup hegemonów, można powiedzieć, typu Genesis, Yes, Pink Floyd. Ci goście opanowali cały rynek, a w związku z tym, że zarobili masę pieniędzy, oni byli zupełnie odseparowani od normalnych ludzi takich i ich problemów. Także kiedy pojawiły się pierwsze zespoły grające prostą muzykę z tekstami, które pochodziły wprost z ulicy, wprost z blokowisk, wprost spod pubów, no to wiadomo, że to było prawdziwe i temu się nikt nie był w stanie oprzeć. Tak samo to do nas dotarło. Generalnie to co miało do zaproponowania ustrój socjalistyczny, no to było harcerstwo, wiadomo, nie każdemu to odpowiadało. No i poza harcerstwem i zbieraniem złomu, makulatury, to już właściwie nic nie było. I zostałem młodym działaczem Związku Młodzieżowego, nie? Także można powiedzieć, że z jednym z bardzo poważnych powodów do zmiany w Polsce to była nuda właśnie, która nas zmobilizowała, żeby samemu sobie życie zaaranżować w jakiś sposób. Oczywiście było to potężny taki dreszczyk związany z przygodą, że jest to nielegalne, na przykład śpiewanie Nie jestem komunistą, nie? Mimo że nie było w tym nic właściwie niezwykłego. To było normalne, normalnie gościu podszedł do nas, bo wyglądaliśmy tak po prostu, że nie było złudzeń. Jakiś 7-8 chyba, 7-8, no, to przełom taki jakiś. Wiosna 7-8 chyba, tak nie pamiętam dokładnie, wiesz, bo to kopę lat, nie? W każdym razie od razu pojawił się gościu w takiej skórce, rozpiął skórkę, tam miał, wyglądał jak ubek wprawdzie, ale podszedł w centrum pod rotundą PKO w Warszawie. Gościu rozpiął skórkę, pod skórką miał krawat śledź, najeżona grawkami. Panowie, w porządku jest, ja też jestem swój. Spotykamy się w lolku, no i tam w tym lolku żeśmy wymienili poglądy, bo już tam było paru takich jak nas, jak my, między innymi Iliko, taki pochodzenia gruzińskiego nasz kolega, Stasio, mistrz karate, taki, który rozwalał przeciwników mentalnych, jak było potrzeba. No i paru innych kolegów, Twardowski, który udawał, że mnie grać na perkusji. Masa zabawnych facetów, nie? Rej. Zresztą Kazik tam właśnie też w tym liceum przemykał korytarzami obok nas w takim brochowcu. No i oczywiście my szły te radiowęzły opanowali w reju i była dyktatura Sex Pistols, później tylko właśnie leciał Sex Pistols i Clash. Przychodzili tacy hippisi, stary, puść Pink Floyda. Fuck off, w ogóle nie ma Pink Floyda. Mimo, że tam nie byliśmy specjalnie przeciwko Pink Floydom, no ale żeśmy z uporem wdrażali nową muzykę. A także w pozaszkolnym czasie żeśmy stwierdzili, że trzeba ośmielać społeczeństwo warszawskie. No i malowaliśmy się, jakbyśmy obydwa oczy podbite. Marynarki są pełne agrawek, a nagrawka jeszcze żyletki. Musi być tam jakieś wyjście. Wiedział pan go, gdzie ja. Jest za dużo zamieszania.
moich snów, o materię moją ziemię. Lego wszystko był żarta, tego nikt mi nie wie. Halo, halo. Nie słyszę cię. Potrzeby, kiedyś będąc na terenie RFN-u ówczesnego, czyli Republiki Federalnej Niemiec, zazdaj się tam jakieś ilość kawioru wymienił na wzmacniacz z gitarą. Nie, teraz parę ziołek. Żeby nie moje rodzice, to w ogóle nie miałbym szans na normalne życie. Mama mieszka sobie we Francji teraz, no i też po prostu moi starzy to byli w dużym stopniu luzaki, no. Przede wszystkim jeździli po całym świecie. Widzieli mniej więcej, co jest grane, jak świat wygląda. No i nie byli zaściankowi, dawali mi dużo luzu. W wieku lat 15 mogłem wyjechać w ogóle sobie już na autostop sam. Ojciec był tancerzem Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, ale później robił różne rzeczy. Handlował kryształami, handlował samochodami. No i wtedy, ale generalnie przede wszystkim był tancerzem zespołu Pieśni Tańca Śląski Mazowsze. Moi rodzice jest moja rodzina, no po prostu nie straciłem z nim nigdy kontaktu przez całe życie, wszystko jest w porządku. Nie? Brata przyrodniego, który jest wybitnym pianistą. Jest pianistą, nie wiem, pokończył jakieś te szkoły takie ważne, ale powiem szczerze, że nie znam się na tych szkołach, w każdym razie pokończył to wszystko, co trzeba. No miałem żonę. Myśmy ślub wzięli pod koniec naszej znajomości, także to w ogóle jest już nie. Wiana była z Łodzi, wiesz, Wiana jest obywatelem Polski z urodzenia. To, że troszkę inaczej wygląda, to wiesz, to jest tylko takie dzieje losu, jak to się mówi. No i tyle, nie ma swoje życie. Przypuszczam, że wiesz, nie? Ten styl życia, który my ze sobą niesiemy, w sensie taki troszkę cygański i cyganeryjny, po prostu jest zbyt ciężki, no, dla niektórych osób. No i, no i w tej chwili pracuję. Moja była małżonka w jakimś piśmie kolorowym, takim na komputerze. Daję sobie radę. Czy jest ok? No, jasne, że jest ok. No, wiesz, że ludzie ostatecznie muszą się jakoś zachować w życiu, nie? Nawet jak nie są razem, to żyją. Jest dwójka dzieci. Trochę płyt, nie? No ale teraz każdy sobie, nie? Teraz mam rodzinę w Gdańsku ze strony córki. Moim zięciem jest Tymon Tymański, a jestem jego teściem, jeśli się nie mylę, bo cholernie mi się chrzanią te koligacje rodzinne. W każdym razie moja córka mieszka teraz z nim w Gdańsku, no. Tak, po prostu nadal, że tak powiem, mi się wydaje, że Polskę czeka zalew bardzo dobrych artystów i muzyków w związku z tym.
ogóle pojęcie rodzina jest względna, ale na szczęście u mnie w rodzinie było bardzo, bardzo fajnie. Nie? Jeden z wujków był lotnikiem, drugi był jakimś tam starostą, nie? W ogóle fajnie. Mam też rodzeństwa dużo, wiesz, takiego ciotecznego, nie? Bardzo fajni ludzie. Moja siostra cioteczna ze Śląska często spada na koncerty ostatnio. Kuzynka z Warszawy, Renata też, no fajnie jest. Leżałem tutaj na tym łóżku przez dwa dni, to była Wigilia. Dziedzińca Uniwersytetu Warszawskiego, mówił Tomasz Fox. Przepraszam, ale to jest Polsat. Przepraszam, ale to jest Polsat. Dla Polsatu mówił Solosz, we własnej osobie. To ja jestem Słoneczko. Polsatu. Kakaowe Słoneczko Polsatu. No już się spotkali. Wielokrotnie, nie? Ale takżeśmy wcześniej graliśmy w zespołach, które wyglądały, a może i były konkurencyjne, no bo były dwa najlepsze bandy w mieście, to był Tilty Kryzys. Mam na myśli Warszawę. No i dochodziło do takiej sytuacji, że nasz perkusista Maciej Góralski przychodził przebrany za ultra punkrokowca Johnny Rottena, obwieszony łańcuchami na zespół Tilt, i gdy gasło światło między utworami, to krzyczał Tilt do domu, dawać kryzys. A to były żarty, oczywiście. To są nasi koledzy. Są nasi najbliżsi koledzy, czyli przyjaciele. Dawaj, dawaj, panie. Nie aspirujemy aż tak wysoko, bo nie mamy nawet takich możliwości, bo w pewnym momencie, wiesz, no, trafiamy na mur w pewnym momencie, jeśli chodzi o możliwość przedostania się z naszą muzyką dalej. Oczywiście pieniądze są nieodzowne, żeby w ogóle zapewnić sobie węglowodany, inne tłuszcze i białka oraz najbliższym. Natomiast najważniejsze to jest możliwość grania, bo to jest jak z graniem jest jak z duszą, nie? Że takie jest powiedzenie, dusza to jest luksus i nie każdego na nią stać. Nie? I to z graniem jest dosyć podobnie. Nie? Oczywiście jest granie, nie? No bo są takie podmioty, na przykład jak zespół B, który przyjeżdża do miasta O i życzy sobie na przykład 60 000 PLN za występ. Po czym się okazuje, że w ogóle w dupie ma tą publiczność, całą tę imprezę, rozumiesz, rezerwuje cały hotel tylko dla siebie, po czym nawet nikt w nim nie nocuje, nie?
Joint Venture. John, you got the joint, my friend. But he looked to me again. John, you got the joint, my friend. But he looked to me. Większość koncertów to jest bardzo duże przeżycie emocjonalne i swego rodzaju święto, no bo jednak jeśli się doznaje takiego w życiu, jak to mówią górnolotnie mistycy, błogosławieństwa, że żyjesz, że masz możliwość wykonywania tego, co najbardziej kochasz, czyli pracujesz w swoim rzemiośle, w którym się kształciłeś, uczyłeś, nie musisz być na przykład elektronikiem, który gnój przerzuca, nie? Gdzieś w PGR-ze. Tylko marzyłeś o muzyce i jesteś muzykiem, no to kurczę, trzeba jakby to szanować, nie? Nie mówię już o sakrum, nie? Ale przynajmniej szacunek, nie? Ja nie chcę już wymieniać tego, no, wszystkiego, wiesz, nie? Bo to każdy przypadek jest indywidualny, nie można, wiesz, tego wszystkiego do jednego wora wsadzić, nie? Ale talent jest, no to wystarczy spojrzeć, jeśli się w kraju się lansuje, na przykład tam, wiesz, nie? Jacy artyści są w telewizji polskiej, jacy artyści są w radiu, nie? A jacy są naprawdę, nie? Co innego jest u Owsiaka, kurczę, na Woodstocku, a jeszcze co innego jest w klubach po kraju, nie? A jeszcze co innego w internecie, nie? Rebel, 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 r
I water. I'm a river. I'm a river. So river. So river. Yeah, I'm a river. Pierwszy to był taki lokal, to jeszcze był w Rivierze, tam gdzie jest dom studencki Riviera, gdzie się wiele koncertów odbyło, tam było pierwsze studio Złota Skała. Wcześniej żeśmy 7 lat w Hybrydach byli i właściwie to były najbardziej takie owocne lata i najbardziej stabilne. Później po Rivierze było jeszcze parę lat w Proximie, z Markiem Grzesikiem, żeśmy w sumie w Proximie i w Rivierze około 200 kapel nagrali jako studio Złota Skała. Nagrania! Czego szkoda to szkoda talentów. Przede wszystkim talentów szkoda młodych ludzi, którzy na przykład zamiast rozwijać swój talent, to łamią się i w ogóle rezygnują z życia na tej planecie, bądź zostają biznesmenami i... No pieniądze to wiesz, ten temat możemy ominąć, bo to są te burzliwe lata przemian, także wiesz, nawet te pieniądze, o których dzisiaj rozmawiamy, może się okazać, że pojutrze są jeszcze jakieś inne, albo że to są już euro, nie? I w czasach rozpasanego kapitalizmu tyle ludzi już o tych pieniądzach mówi, że... Przepraszam. Przygotowany na wsi. Dzięki temu, że mieliśmy kumpla Marcina Millera, który nam to wszystko umożliwił. W sensie, że u niego na wsi, ziemię na Mazurach, tam były, wiesz, sprzęt nagraniowy, mieliśmy wszystko, co potrzeba. Mieliśmy czas, mieliśmy warunki genialne. Mogły co rano wstawić wzmacniacz, wiesz, za okno i grać, wiesz, nie? Do lasu, nie? No i pewnie rok, nie? Najpierwśmy demo zrobili do całej płyty. Cała ta płyta jest w formie demo na przykład, tego pewnie niewiele osób słyszało. Nie? Może to wyjdzie teraz, bo słyszałem, że Metal Mind odkupił wszystkie prawa do Ali. No i kurczę, co by nie mówić, no to właściwie mogliśmy zrobić to, co chcieliśmy i to jak chcieliśmy. No, tak wyszło. No, już tak nie da powiedzieć, bo to jest strasznie długa historia, to się ciągnęło tam. Wiele lat, nie? Na początku to był, może takie wrażenie odniosłeś na koncercie, no bo to był bardzo dobrze zorganizowany
zespół, nie? Był akustyk, był techniczny, który potrafił sam nastroić gitary, dlatego nie trzeba było się tam martwić, nie? Akustyk był własny, który widać błyskawicznie, nie? Opanował to, co powinien opanować. No i zespół, który też dosyć dużo grał, nie? Nie bał się bez próby wejść i zacząć koncert, nie? No i przez jakiś czas to świetnie działało, no, po prostu, nie? A po jakimś czasie przestało. Też nie zwalałbym, no po prostu przestaliśmy być właśnie jak gdyby tym zespołem, no mi się wydaje, w pewnym momencie, no. Nie wiem, trudno jest znaleźć. Wiesz, zawsze były między nami jakieś tam różnice i zawsze takie spore są różnice między ludźmi. Tylko, że w pewnym momencie to zaczyna przeszkadzać widocznie, no. Mnie nie odpowiadało, wiesz, też poszukiwania tam, które się miały odbyć w armii, czyli tam na bardziej muzyka w stronę metalu, zejść w stronę metaliki. Uważałem osobiście, że to jest na tyle oryginalny, żeby nie kontynuować swoją muzykę, nie? No ale tam w pewnym momencie tam wyszły jakieś nowe płyty, Bad Brains, metaliki. Można na Triodantę zauważyć, że to jest płyta, w której już właściwie tam mój udział został określony na 13%. No i pewnie tyle wynosi, nie? Wszystkie skarby z Watykanu stoją dawno spakowane, chciałem się szybciej się szybko domu, na stałym bazie odsłużałem. Ja z tym nie siedzę, ja nie mam swojego ani prawnika, ani swojego księgowego nawet. Teraz prosiłem kolegę mojego, żeby reprezentował mnie wobec układów niej. Co będzie, to będzie. Wiesz, no tak się złożyło, no takie są czasy, przecież właściwie całe, wiesz, moje życie to są czasy zmian ekonomicznych, nie? Kiedy się urodziłem, to właściwie, wiesz, komułka UPG, żał ten kraj, robił z tego kuszek, wiesz, psiowy kraj. Potem Edward Gierek miał genialne pomysły i genialne zmiany, wiesz, przeprowadził, dzięki czemu właściwie się cały ten socjalizm upadł. Potem był stan wojny, cały czas są zmiany, nie? Później był, wiesz, ten kapitalizm, który ja nazywam feudalnym, czyli w ogóle taki wściekły i dziki Eldorado, nie? Teraz to jest taki cwany kapitalizm, nie? To nie można powiedzieć o żadnej stabilizacji ekonomicznej. Czego żałuję? Tylko tego, że po prostu nie mamy pieniędzy, może nie indywidualnie, tylko że nie mamy pieniędzy jako środowisko, nie? Że nie możemy w związku z tym sobie na przykład zainwestować w wydawnictwo punktowe, czy w jakiś festiwal, czy w ogóle w jakieś akcje środowiskowe, nie? To tego żałuję, bo no indywidualnie to mnie jest, wiesz, no... Paradoksalnie tak, lepiej się żyło wtedy, ale to nie jest ze względu na... Może na akurat to, że było dużo ludzi na koncertach, tylko ze względu na to, że przypuszczam, że nasza generacja była genetycznie wyposażona w jak gdyby w geny tego typu, że my właściwie się dobrze sprawdzaliśmy w takich sytuacjach, to znaczy w sytuacjach, kiedy władzy nie należa nie ufać władzy, nie ufać policji, policja właśnie milicji. Milicja to wróg, państwo to wróg, nie? System trzeba rozwalać, nie? To było nasze życie, nie? I wszyscy z racji tego, że mamy mieszkania, mamy prąd, mamy gaz, ciepłą wodę, należymy do niewielkiej grupy na tej planecie uprzywilejowanych ludzi. Jeśli jesteśmy wybrańcami, bo większość, wiadomo, planety to w ogóle AIDS, kurczę, głód, brak wody, brak podstaw, środków, wiesz, higieny, nie mówiąc o lekarstwie. A każdy człowiek, niemalże każdy człowiek, który się w Europie urodził, to już jest jak gdyby nagrodzony tym, nie? Także jestem daleki od narzekania, natomiast trudno w tej chwili się, wiesz, nie? Jak gdyby zdziwić, że nie ma sprawiedliwości na świecie. No nie ma, no bo po prostu tacy są ludzie, no. Tacy są ludzie, jak ich wybory właśnie do Sejmu, do parlamentu, nie? Tacy są Polacy, jak właśnie jak parlament nasz, nie? Viva el mundo, 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 unite, viva el mundo, solidaridad.
viva el mundo, 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 viva el mundo. Ewakuacje! Oczywiście. No to znaczy, że jak była wojna, nie? Poszedł po prostu na wojnę. On się myślał o wojnie, która była poprzednio. Nie, no lepiej nie mówić, bo to wiesz, to takie gadanie, co by było, wiesz, to były ciężkie czasy, no i kurczę, na pewno się tak łatwo nie umiera, wiesz, nie, jak to na filmach się pokazuje, nie. Tak prawdę mówiąc, to jest kurna, wojna to jest, są flaki, żygi, krew, kurna i nieszczęście, nie, ale po prostu to właśnie pokazuje to, że my nie jesteśmy tacy indywidualni, że właśnie nie jesteśmy jakimś tam jednym organizmem, na przykład grupa ludzi, którzy czegoś nie chcą, nie. Wiesz, ja odkąd przeczytałem o powstaniu husytów, to się nie dziwię, że Czesi, wiesz, nie chcą walczyć, bo po prostu zostali tak perfidnie zdradzeni między innymi przez nas i przez inne kraje, że walka się okazywała, wiesz, nie tylko i wyłącznie samobójcza w ich wydaniu. Ale zdaje się, za husytów to połowa narodu czeskiego wyginęła, tylko dlatego, że nie chciała się ukorzyć przed papieżem i że mieli inny pomysł na Jezusa, nie? Po prostu wszyscy porządni ludzie walczyli, wszyscy ludzie kurczę z charakterem, nie? I tyle, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, bo wiesz, głupio jest gadać, wiesz, nie? W każdym razie czuję się patriotą, bo po prostu zawsze, nie wiem, fascynuje mnie na przykład historia II wojny światowej, wiesz, zawsze czuję dreszczyk, jak widzę na przykład, nie? Słuchaj, no kurczę, jakby to ująć, no to są rzeczy, które się ma we krwi, no po prostu nie jest, wiesz, nie? Nie jesteś w stanie nawet zapanować nad tym, nie? Tym bardziej, że jak wiemy już, nie? 180 tysięcy cywili zginęło i 20 tysięcy wojskowych, więc lepiej być wojskowym, nie? No mówię o powstaniu warszawskim, bo to jest świeża sprawa, właśnie była 60. rocznica. Przyjechało wielu staruszków, byli zadowoleni. Parę lat temu na podobnej rocznicy widziałem taką babcię właśnie powstankę, której się wypsnęło, że to były wspaniałe czasy. Pani redaktor się zadała oczywiście generalnie bzdurne pytanie, proszę pani, jakie to były czasy tak generalnie? A babcia, a to były wspaniałe czasy. Zakrywa nagle, no tak proszę pani, bo z drugiej strony było od razu wiadomo, kto jest szuja, a kto człowiek, nie? Jeszcze ja sobie nie wytyczyłem drogi żadnej, dlatego wiesz, trudno mi powiedzieć, że ja bym w punkcie jakimś, nie? Wiesz, ja to bardziej widzę taką fragment odcinka, wiesz, że ja jestem takim fragmentem odcinka, wiesz, a przede mną, wiesz, przede mną i za mną to jest właściwie, wiesz, nie? Mam nadzieję, że jeszcze wielu było przede mną i wielu będzie po mnie, którzy będą mieli podobne zainteresowania w życiu, no bo to jest... Ja też... Miło mi jest bardzo, że ktoś na przykład się inspiruje moją twórczością, ale ja tak samo czyjąś twórczością, że tak powiem, też się inspirowałem w życiu, nie? I na przykład nie wierzę w coś takiego, że ktoś jest oryginalnym pojęciem względnym, nie? Bo właściwie wszystko w życiu jest inspiracją, niekoniecznie to musi być muzyka, nie można być muzykiem inspirowanym, wiesz, nie? Literaturą chociażby, czy też malarstwem, nie? Wszystko to jest inspiracja, nie? Oczywiście cieszy mnie, wiesz, że jakiś zespół odniesie indywidualny sukces, no ale największym sukcesem byłby, wiesz, byłby sukces środowiska, to znaczy, że moglibyśmy funkcjonować, działać i w ogóle identyfikować się z powrotem jako środowisko, nie? Że coś nas łączy, że stanowimy jakiś front, jakąś w ogóle siłę, nie? Natomiast no, czegoś takiego nie ma, wiesz, jest Kazik, jest gdzieś tam Muniek, wiesz, każdy jest solo, osobno, nie? Jest gdzieś tam Grabasz, nie? Dezertera Robala spotkałem, jak grał z kwartetem smyczkowym czy coś w jakiejś w ogóle małej pubie w Warszawie i takie spotkania. No. Dobrze jest, jak ktoś coś robi, bo czasy są takie, że odstręczają raczej, nie? Szczególnie media, nie? Właściwie to jest, no to jest największy blamasz, mi się wydaje, media polskie, że mamy w paśmie mamy kilkadziesiąt radiostacji radiowych i żadnej, która by nie grała muzyki, która
dotyczyła w ogóle problemów tutaj, niektóre się odbywają naokoło nas. Właściwie otacza nas odrealniona muzyka już przez takie chłamy jak Britney Spears wykonywane. To jest po prostu blamasz. No. To jest... To się ma też nijak do wszystkich tam jakichś obietnic, że tam nie wiem, 20% polskiej muzyki, czy jakieś tam w ogóle popieranie twórczości rodzimej, to w ogóle są bzdury. No. Jedna jest w fotonie, a tu są dwa złomy, tylko stoją w domu. Jedna jest do sklejenia, a druga już w ogóle jest nie do grania. A mam jedną w tej chwili sprawną gitarę na Insult Gram. Ibanez Artist.
mam coś sobie wspólne, że na przykład wiesz, jak już coś się zrobi, nie? To kurczę, to już jest skończone, nie? Czy płytę, nie? Albo koncert się odbędzie, nie? I tak wszystko, wiesz, nie? Znowu wracam. I może to się przedłużasz ten taki, wiesz, finalizacji pewnych rzeczy, żeby, wiesz, raczej delektować się, wiesz, wszystkim oprócz skończenia, nie?
widzenia radio, podajemy go i na Marki. Koncert został zapowiedziany, zakończony. Dzięki.